Kilka dni wcześniej mówiliśmy o potopie i o zakończeniu potopu, które to zakończenie polegało na zawarciu przymierza między Bogiem a całą ludzkością, która wtedy liczyła 8 ludzi. Trzeba powiedzieć, że Bóg zatroszczył się o to, ażeby ludzkość przypominała sobie o wzajemnych zobowiązaniach. Bóg zobowiązał się, że nie będzie już potopu, a ludzie otrzymali także takie zobowiązania, które nazywamy przymierzem noachickim. Ono jest tam sformułowane w Księdze Rodzaju dość w sposób nieokreślony. I o ile Żydzi trzymają się prawa mojżeszowego i zawartego przymierza pod górą Synaj, chrześcijanie trzymają się nowego przymierza zawartego przez krew Jezusa, tak pytanie jest, czy ktoś się przejmuje tym przymierzem noachickim, czyli cała ludzkość z wyjątkiem Żydów i chrześcijan. Znajdziemy ślady tego przejmowania się tym prawem w dwóch miejscach w Piśmie Świętym. Najpierw w Księdze Kapłańskiej, to zajmuje mniej więcej 2 rozdziały. Jest to opis tego, w jaki sposób powinni żyć poganie, którzy chcieliby żyć wśród Żydów w ziemi Izraela. Po zdobyciu Kanaanu, oczywiście na terenie ziemi obiecanej przez Boga, powstaje państwo w różnej formie, byśmy powiedzieli, takiej konstytucyjnej, ale takie, które możemy określić, że jest kierujące się prawem Bożym. Każdego to prawo obowiązuje. Nie ma podziału na państwowe prawo i prawo religijne. Jest jedno prawo. A co z tymi, którzy nie uznają Boga? Boga Izraela. Właśnie te 2 rozdziały Księgi Kapłańskiej mówią o tym, że w taki sposób zredukowany coś z tego prawa mojżeszowego powinni zachowywać ci Kananejczycy na przykład, którzy jeszcze zostali, czy inni, którzy ewidentnie są odnotowywani jako chociażby służący w wojsku za czasów królów izraelskich. To prawo noachickie, które powinno obowiązywać całą ludzkość, jest wspomniane jeszcze w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Kiedy bowiem chrześcijanie żydowskiego i pogańskiego pochodzenia w Antiochii chcieliby zasiadać razem, to Żydzi nie siądą, dopóki ci, którzy są poganami z pochodzenia, a teraz zostali ochrzczeni, nie będą zachowywać przynajmniej tego prawa noachickiego. Jakub zredukował to prawo ostatecznie do 3 przykazań, że należy się powstrzymywać krwi, tego co uduszone i zabójstwa. Z tego co możemy powiedzieć, to zobowiązanie zostało sformułowane właśnie ze względu na to przymierze z Noem. Ale równocześnie zanikło z tego powodu, że po prostu z czasem Kościół stał się właściwie wywodzący się z nieżydów. Nie ma więc tej obowiązywalności wobec tych, którzy nie są Żydami, a są chrześcijanami. Natomiast w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zwrócono uwagę na to, że przecież 3 są poważne grzechy, najpoważniejsze, które oddalają człowieka od ołtarza. One odpowiadają tym 3 przykazaniom tego przymierza z Noem. To jest zabójstwo, to jest cudzołóstwo i to jest idolatria, czyli oddawanie czci bogom innym. To były 3 najpoważniejsze grzechy w starożytnym Kościele, które powodowały odsunięcie człowieka od ołtarza. Dziś możemy się cieszyć przypomnieniem tego przymierza z Noem. Spokojni, że mamy nowe przymierze zawarte z Chrystusem czy przez Chrystusa. Możemy się cieszyć przypomnieniem tego zapewnienia Boga o tym, że nie będzie już potopu, ilekroć oglądamy tęczę na niebie. Czy to się zdarza na początku deszczu, czy też na zakończenie deszczu, wiąże się to z deszczem. Zeszczem, który może zawsze przynieść potop, wylewy, ale
Zawsze, ile patrzymy na piękną tęczę, przypominamy sobie o dobroci Boga, który szuka zawsze porozumienia z człowiekiem, nowego układu, nowego przymierza, nawet jeżeli przedtem człowiek to dotychczasowe przymierza łamał. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dziękować.